niewolnik, wierny, zły, leniwy lub nieświadomy. Werset dotyczący niewolnika wiernego i roztropnego lub rozumnego, jak niektórzy twierdzą, najmocniej dotyka świadków Jehowy. Oni sobie go przywłaszczyli jak gdyby na własność i z niego zrobili doktrynę religijną, która odpowiada katolickiemu stwierdzeniu: ty jesteś Piotr, a na tobie zbuduje Kościół. To ich odpowiednikiem, świadków Jehowy, tego stwierdzenia, na którym oni budują swoje jak gdyby uprawnienie do tego, żeby reprezentować Boga na ziemi, to jest odwołanie się do niewolnika wiernego, roztropnego. Oni twierdzą po prostu, że są tym niewolnikiem. Tylko że oni powołują się z reguły na Mateusza 24 rozdział. Tutaj zestawiłem to razem z Łukasza 12 rozdział. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Są pewne istotne różnice. Oto świadkowie Jehowy, ograniczając się do Mateusza 24, jednocześnie ograniczają do dwóch rodzajów niewolnika. Niewolnika dobrego i złego. I nie ma innych, ich zdaniem. Czyli jeżeli oni są dobrzy, to reszta musi być zła. Tak samo jak prezentują nadzieję na przeżycie Armagedonu. Tymczasem zobaczmy. Na początku różnic nie ma wielkich. Mateusza: dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Łukasz podobnie. Wtedy Piotr... To jeszcze ten pierwszy werset jest inny, to jest taki wstęp. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz te przypowieści, czy też do wszystkich? Bo generalnie Pan mówił o wielu rzeczach, ciągle podkreślają, żeby być gotowym na Jego powrót, żeby być gotowym na Jego przyjście. Wtedy Piotr pyta: ale czy nas to dotyczy, czy wszystkich? Mateusz pomija to pytanie Piotra, ale też jest tam u niego pewna ciągłość tych tematów. I dalej, w 45 Mateusz pisze: któż jest tym sługą wiernym, roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? No i podobnie Łukasza. Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą, a więc nie sługą, nie niewolnikiem, tylko rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sług i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, a więc tutaj jest takie założenie, że jeśli ten niewolnik, czy ten sługa zacznie czynić coś złego, zacznie się panoszyć, mówiąc wprost, to za chwilę dowiemy, co się stanie wtedy. Ale dla nas istotne w tym przykładzie jest to, pewne takie szczegóły. Przede wszystkim z relacji Mateusza i Łukasza wynika, że wszyscy są niewolnikami Pana, ci, o których tu mówimy. To wszystko są niewolnicy, a z tych niewolników niektórzy dostają przywilej zarządzania nad niewolnikami. Czyli są rządcami, niektórzy mówią szafarzami. Czyli taki niewolnik, który dostał przywilej jak gdyby opiekowania się innymi niewolnikami, co daje mu pewien przywilej decydowania o pewnych sprawach. Przywilej jednak oznacza usługiwanie dla innych współsług. Tam są takie sformułowania o współsługach, że zaczął bić współsług. Czyli w oczach Pana wszyscy niewolnicy są równi, a to, że niektórzy dostali przywilej usługiwania innym przez troszczenie się o nich, zanim Pan wróci, bo Pan, generalnie Pan się zawsze troszczy o niewolników, natomiast kiedy nie ma Pana, musi być ktoś, kto w Jego imieniu to będzie czynił, żeby niewolnicy mieli co jeść, mieli dobrze zorganizowaną pracę ewentualnie. W tym przypadku chodzi o jedzenie. Ma rozdzielać pokarm dla tych współsług. No i teraz Pan nie przychodzi, a zły rządca przejmuje władzę i podporządkowuje sobie innych. To jest czarny scenariusz, bo Pan mówi najpierw, że jeśli będzie wierny, będzie wykonywał dobrze te czynności, to będzie nagrodzony.
A jeśli będzie zły, i tutaj wymienia w tym momencie, będzie bił współsłup, czyli rozumiemy, że będzie się nimi rządził, rozporządzał nimi, włącznie z biciem, co jest no, najwyższym przejawem władzy, no bo żeby kogoś wymierzyć na kimś karę, to trzeba cieszyć się jakąś miarą przyzwolenia, jakąś miarą władzy. Nie każdemu i nie każdego wolno było karać fizycznie. Wbrew pozorom to były bardzo sztywno uregulowane sprawy, bo to jest sprawa delikatna. Tymczasem tutaj ten niewolnik zły przejmuje władzę w imieniu pana, o czym zachowuje się tak, jakby miał najwyższą władzę. Robi nawet to, czego być może pan by nie zrobił. Po prostu bije swych współsług. W Mateusza 20, rozdział 27, werset czytamy: a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. I w takim właśnie duchu, bo to jest nauka naszego Pana Jeszu Pomazańca, w takim duchu dostajemy radę o niewolniku, znaczy przypowieść o niewolniku, który ma być wiernym, roztropnym niewolnikiem, który rozdziela pokarm na czas słuszny. I teraz ten niewolnik ma być usługującym innym niewolnikom Chrystusa. Tymczasem czytaliśmy tam, że w pewnym momencie ten sługa, jeden z nich, jak gdyby bierze się, stwierdza, że Pan długo nie przychodzi, może w ogóle nie przyjdzie, może zaczyna mieć jakieś wątpliwości i przejmuje władzę, rządząc po swojemu, nawet bijąc swoich współsług. Czyli jest to postawa odchodząca od nauk swego Pana, czyli w naszym przypadku Chrystusa. I teraz tak, zastanawiamy się, kto będzie tym, który może rozporządzać w imieniu Chrystusa na ziemi. I pytanie brzmi, czy Kościół katolicki? Otóż wiemy, że z historii, że Kościół katolicki, choć nie tak bardzo, jak to niektórzy wymawiają nam, to jednak ma pewne rzeczy na swoim sumieniu, których nie da się zaprzeczyć niestety. Oczywiście inkwizycja nigdy nie mordowała sama, tylko wydawała polecenie władzy państwowej. Ta władza państwowa natomiast no, w imieniu, czy też zasugerowana przez inkwizycję, czy władze kościelne, wymierzała straszne kary, włącznie z zabijaniem, torturami, czy spaleniem kogoś. Ale tu o dziwo, chociaż bardzo dużo oskarżeń pod adresem Kościoła katolickiego kierują właśnie protestanci, to gdyby przyjrzeć się historii, to okaże się, że właśnie protestanci byli znacznie okrutniejsi. W Kościele katolickim nie zawsze dochodziło do spalenia dosłownego. Czasem następowało symboliczne spalenie nawet kukły danej osoby. Poza tym w Kościele katolickim zawsze skazany w ostatniej chwili mógł odwołać wszystko i mógł ocalić swoje życie. Czyli umierali ci, którzy upierali się gdy przy swoich poglądach. Natomiast w Kościele protestanckim było to bardzo okrutne i o dziwo właśnie polowanie na czarownice w największym stopniu rozgrywały się w Kościele protestanckim i to nie w czasach średniowiecza, tylko w tak zwanego już niby oświecenia. Natomiast z tego powodu, że niektórzy w naszym środowisku, akurat tutaj być może nie ma takiej osoby dzisiaj na spotkaniu, ale z reguły na spotkaniu naszym jest kilka osób z byłych świadków Jehowy, więc też pozwoliłem sobie odwołać do ich doświadczenia. Oto świadkowie Jehowy oczywiście nie mogą na nikim stosować żadnych tortur ani fizycznych, ale w pewnym sensie stosują psychiczne. Otóż wykluczają ludzi, którzy podważają niewolnika. Znaczy podważają, że ciało kierownicze świadków Jehowy, które nazywa siebie niewolnikiem wiernym i roztropnym, samo o sobie taki pogląd wydaje, jeżeli ktoś powątpiewa w tego niewolnika, że jest to kanał łączności między ludźmi a Bogiem, wtedy świadkowie Jehowy wykluczają taką osobę. Jest to jeden z najpoważniejszych grzechów. Najpoważniejszy grzech to jest podważyć niewolnika. I stosują wobec takiej osoby terror psychologiczny, izolując wykluczonego od przyjaciół. To jeszcze można by zrozumieć, bo przyjaciel albo dziś jest, jutro może nim nie być, ale też izolują od rodziny. A rodzina to, wiadomo, jest coś na całe życie, no bo to nie wybieramy sobie rodziny, w rodzinie się żenimy. I teraz niektórzy mają tak są pozbawieni uczuć rodzinnych przy świadku Jehowy,
że nawet nie pozwalają swoim rodzicom zobaczyć własnych dzieci, czy też przyjść na pogrzeb na przykład. Albo sami nie przyjdą na pogrzeb rodzica. Zdarzają się nawet takie fanatyczne reakcje. I teraz wszystkie te ugrupowania religijne, właściwie wszystkie, jakim się kiedykolwiek przyglądałem, wiadomo, że nie wszystkie zbadałem na świecie, ale te, którym się przyglądałem, to z reguły mają jakieś nakazy, własne nakazy, czyli według tego, co Pan mówił o niewolniku, ustanawiają własne rządy. W moim odczuciu jest to właśnie bicie współsług, czy współniewolników. Wykorzystywanie swojej władzy do tego, by się nad nimi panoszyć. Kogo Pan ustanowił rządcą? No bo teraz powstaje pytanie, czy rzeczywiście możemy, czy to Świadków Jehowy, czy protestantów, czy katolików, czy kogokolwiek dzisiaj możemy o nim powiedzieć, że Pan go ustanowił, bo tam jest takie sformułowanie, że Pan ustanowił, a potem on albo był wierny, albo nie. Otóż z historii biblijnej wiemy, to jest na przykład z Marka, Ewangelii Marka 3,14, że Pan ustanawiał na przykład dosłownie, czyli fizycznie. Stanął i powiedział, chodź za mną, czynił ludzi posłańcami. Uczył ich do tego, żeby potem ich posłać. I przy wyborze tak zwanych apostołów czytamy Ewangelii Marka 3,14 i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich posłać do rozgłaszania dobrej nowiny. Czyli wybrał ich w tym celu. Ale z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 17 werset, dowiadujemy się, że grupa ta została powiększona. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńci wasi, widzenia mieć będą, a starcy sny. Piotr przywołuje te słowa, mówiąc, że właśnie w tym dniu, czyli w dniu Pięćdziesiątnicy, spełnia się to słowo. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko 12 apostołów, ale więcej osób otrzymuje Ducha Świętego i dostają przywilej prorokowania. Albo inne przywileje. Tam akurat jak czytam Dzieje Apostolskie, to mówili na przykład językami. Uzdrawiali, no czynili cuda. Dostali taką moc. Czyli więcej niż 12 zostało w pewnym momencie powołanych do służby Bogu. I teraz kolejna grupa, jeszcze później, w 1 liście do Koryntian 12, rozdział 28 werset mówi: i tak ułożył Bóg w społeczności powołanych po pierwsze posłańców, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, pomagania, kierowania oraz narodowych języków. Dar narodowych języków, czyli mówienia językami. Czyli zobaczmy, Bóg powoływał także w późniejszym czasie do służby, a konkretnie powoływał do pewnych zadań. I jest tam też takie zadanie jak pomaganie albo kierowanie. Niektóre przykłady mówią, że powołał do rządzenia. To jest słowo, które występuje tylko raz w Nowym Testamencie. Oznacza kierować czymś. Odnosi się na przykład do kapitana statku albo do sternika, to może się odnosić. No, czyli nasze polskie kierownik byłoby, tak chyba pasowałoby. Czyli niektórzy są powołani do tego, żeby kierować i pomagać innym. No i właśnie o tych, którzy są powołani do kierowania, to czytamy w słowach: niewolnik wierny i roztropny, który ma rozdzielać pokarm na coś słuszny, czyli ma usługiwać innym, żeby zanim przyjdzie Pan, nie upadli na sile, żeby nie zabrakło im tego pokarmu, żeby nie upadli duchowo. W tym przypadku, bo mówimy o wartościach duchowych, ale gdyby dosłownie tak potraktować tą przypowieść, to chodzi o to, żeby nie umarli z głodu po prostu, zanim Pan wróci. Więc miał być ktoś, kto ten pokarm będzie rozdzielał. No i teraz właśnie pytanie, czy w takim razie my możemy powiedzieć, że ktoś dzisiaj, że na przykład katolicy, czy protestanci, czy Świadkowie Jehowy, czy ktokolwiek inny, jakakolwiek inna religia, czy możemy powiedzieć, że ona jest złym niewolnikiem, skoro nigdy nie zostali oni mianowani przez Chrystusa, bo Chrystus nie powiedział do dzisiejszego papieża na przykład, że nie wyznaczył go. To wyznaczyli go ludzie sami, między sobą. Czyli czy możemy więc w takim razie powiedzieć, że przywódcy religijni dzisiaj są złymi
niewolnikami, czy w ogóle, że roszczą sobie prawo do bycia kimkolwiek w tej grupie, także dobrym niewolnikiem. No, z drugiego listu Piotra, drugi rozdział od 1 do 3 wynika, że fałsz rośnie na polu prawdy, czyli że fałsz wyłania się z prawdy. I dlatego czytamy tam: znaleźli się jednak fałszywi prorocy pośród ludu, tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę, a wielu pójdzie za ich rozpustą i przez nich zaś droga prawdy będzie odrzucona, obrzucona bluźnierstwami. A dla zaspokojenia swej chciwości fałszywymi słowami was sprzedadzą. Ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. Tak więc widzimy, że Piotr przewidział, że z tego czystego chrześcijaństwa wyłonią się fałszywi prorocy. To zresztą było zgodne z listem, innymi listami. Jan też pisał o antychryście, który się pojawi, przejmie władzę i wiemy, że miał mieć ją aż do ponownego powrotu naszego Pana. I teraz te osoby, zobacz jak to dobrze brzmi, z powodu różne herezje, zresztą Kościół potem rzeczywiście wprowadził pewne herezje, wyprą się oni swego władcy, czyli swego Pana, sami ustanowią się Panami, będą mówić o sobie, że są Chrystusami, czyli pomazańcami. Przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. Czy tak nie jest? Czy historia różnych wojen religijnych w imię chrześcijaństwa, oczywiście chrześcijaństwo było tam pozornym powodem, w rzeczywistości chodziło zawsze o jakiś interes, to był tylko taki przykrywka i łatwy sposób do powołania ludzi, żeby się zjednoczyli, ale fakt faktem, że po 2000 lat prawie chrześcijaństwo jest skalane złą opinią. Zobaczcie, jak się spełniły słowa Piotra, on to przewidział. Przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. I tak jest. Bo oni oczywiście nie reprezentują drogi prawdy. Oni są tym niewolnikiem złym, który panoszy się na błościach Pana. Podobny sens jest słów naszego Pana Chrystusa zanotowane w Ewangelii Mateusza 13 rozdział 24 werset. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Słudzy gospodarza przyszli, zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. I tu widzimy taką sytuację, że Pan zabrania jak gdyby wyławiania złych ludzi aż do pewnego momentu. Tych, którzy sieją zamęt, tych, którzy nie są prawdziwymi niewolnikami Pana, tych, którzy udają. Czyli z tego wniosek, że też ten zły zarządca, zły niewolnik też będzie aż do przyjścia Pana przy władzy. Zresztą o antychryście też jest powiedziane, że dopiero podczas powrotu Pan tchnieniem swoich ust go zgładzi. Czyli do tego czasu, przez prawie 2000 lat, rządzi antychryst, rządzi w pewnym sensie zły niewolnik, o którym mówiliśmy. Druga część tej przypowieści: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście, mówią uczniowie. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli widzimy według zapowiedzi Pana, aż do jego ponownego przyjścia i do wyroku, jaki wykona on i z aniołami, aż do tego momentu niewolnik zły nie miał być w żaden sposób odrzucony czy ukarany.
ale też w żaden sposób inne osoby błądzące nie mogły być potępione. Czyli troszeczkę inaczej było wcześniej, kiedy zanim słudzy poszli spać, bo to oni się budzą, wtedy zauważają, że ktoś w nocy rozsiał chwast. Zanim słudzy Boży i słudzy naszego Pana poszli spać, to wcześniej rzeczywiście pilnowali, by to pole było czyste. Oni je przygotowali, oni siali na tym polu, to była ogólnoświatowa działalność, po całym świecie rozeszli się apostołowie i inni ewangeliści i wtedy tworzono zbory i wtedy pilnowano jak najdłużej, żeby zachować czystość w tych zborach. Kiedy apostołowie umierają, wchodzi odstępstwo i aż do ponownego przyjścia Pana to odstępstwo rządzi. W międzyczasie mogą się pojawiać oczywiście wierne osoby, które w sposób czysty wielbią Boga i Jego Syna, ale tym osobom, według słów Pana, nie wolno rozdzielać chwastów od pszenicy, czyli nie wolno tworzyć tak zwanej prawdziwej religii, żeby się odróżnić od innych. Czyli każdy, kto tworzy religię, systemy religijne, w rzeczywistości działa wbrew woli Pana, czyli jest w zasadzie złym niewolnikiem, który postanowił przejąć władzę nad jakąś grupą ludzi. Warto o tym pamiętać. Pytanie, kto jest tymi sługami Pana? Bo wiemy, że rządcami są aniołowie, czyli ludzie nie mają wykonywać wyroku na innych. A kim są ci słudzy Pana, którzy pytają, czy mają właśnie rozdzielić? No, apostoł Paweł odpowiedział na to pytanie w liście do Koryntian, 3 rozdział, 6 do 9 wersetu. Czytamy tam: ja siałem, Apolos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą. Tak więc widzimy, że to porównanie do roli Paweł podjął i mówi, że właśnie ci, którzy dbają o tych ludzi, czyli tak jak Paweł, Apollos i inni, którzy głoszą im, czyli dają pokarm duchowy, to są właśnie tymi zarządcami, to są współpracownikami Boga w tym dziele. Natomiast ogół ludzkość ludzi, która nie czuje potrzeby, czy nie ma takich darów, czy nie wiem, siły, czy nie wiem, powołania, tylko odbiera od nich ten pokarm. I w jakiś sposób oczywiście też służy swojemu Panu, bo wszyscy jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Czyli każdy ma jakiś przydział zadań. I teraz wróćmy do znowu Mateusza i Łukasza, czyli dalszej części, bo przerwaliśmy w tym momencie, kiedy powiedzieliśmy, że co będzie, gdy jeden zły sługa będzie zacznie bić, pić, upijać się. I dalej Mateusz bardzo krótko już to kończy, a Łukasz trochę szerzej omawia. Mateusza czytamy: oto nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go oddzielić i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli Mateusz zapowiada karę odtrącenia i jakąś karę, która spowoduje płacz i zgrzytanie zębów. Domyślamy się, że wiąże się to z tym, co niektórzy nazywają piekłem, wtrąceniem do piekła, natomiast my nie pojmujemy tego jako kary wiecznego ognia, tylko jako kary wiecznego zniszczenia, który będzie poprzedzać jakimś sensie cierpienia fizyczne lub psychiczne, czyli to kara, po prostu zanim umrą, muszą ponieść jeszcze karę. Łukasz rozpisuje to znacznie dokładniej, a właściwie to podaje nam, bo Mateusz podał tylko dobrego i złego sługę, a Łukasz nam dodaje jeszcze dodatkowych dwóch sług. Czyli jakby wskazuje na to, że sąd nad tymi sługami będzie bardzo dokładny i każdy będzie zgodnie z tym, na co zasługuje, osądzony. I tam czytamy dalej w Łukasza: sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Czyli jest to sługa, który nie musiał koniecznie bić swoich współsług, nie musiał się upijać, ale znał wolę swego Pana, a mimo to nie wykonał jej. Czyli nie wykonał swoich obowiązków, które do niego należały, które zostały mu powierzone. Otrzyma wielką chłostę. I dalej, 48 werset: ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Czyli widzimy, że jest jeszcze jedna grupa osób, które
nie do końca wiedzą, co jest wolą Pana. I dlatego, ale chcą dobrze, ale coś im nie wychodzi. Za sam brak wiedzy nie zostaną karani, ale zostaną karani za to, że dopuścili się czegoś złego. Ale ich kara już nie będzie tak surowa, jak tych osób, które były świadome i świadomie odmówiły spełnienia woli Pana, czy też wręcz zawładnęły włościami Pana. I tu mam uzasadnienie tego wszystkiego pod koniec. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. I to jest taka reguła, która świadczy o tym, że wszelki osąd będzie sprawiedliwy. Nie będą wszyscy mierzeni jedną miarą, ale będzie kara uwzględniać będzie ich przewinienie. I tutaj, żebym wyliczył na tym następnym slajdzie, taki podział. Mamy cztery rodzaje niewolników. Mateusz omawia dwa, ale z Łukasza wiemy, że są cztery rodzaje. To bardzo przeszkadza świadkom Jehowy. Oni się wolą skupić na tym, że jest dobry i zły. Nie ma coś takiego jak średni dla nich. Ale dlatego rzadko się powołują na Łukasza. Tymczasem jest coś takiego. Łukasz podaje cztery rodzaje niewolników. Niewolnik dobry to Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą, wiernym, roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą. I on dostaje nagrodę. Po prawej stronie mamy opis nagrody. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności, prawdziwie powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. I drugi według kolejności omawiania jest niewolnik zły, czyli ten, który wpadł w skrajność, przejął władzę nad służbą, tak jakby sam był nie wiadomo kim, i zaczął bić ich i pić i upijać się. I teraz Mateusz zapowiada okropną karę dla nich. Każe go ćwiartować albo oddzielić. Bardziej ćwiartować jest prawdopodobnie złym tłumaczeniem. Każe go oddzielić i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak więc będzie miał karę okropną. I trzeci rodzaj niewolnika, leniwy. Ja go nazywam leniwy. W innym przykładzie zaraz zobaczymy, że jest też takie określenie jak gnuśny. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą. Łukasz mówi, otrzyma wielką chłostę. I czwarty rodzaj, niewolnik nieświadomy. Ten zaś, który nie zna jego woli, uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Tak więc, kiedy trafimy na świadków Jehowy, którzy będą nas przekonywać, że ich kanał łączności to jest niewolnik wierny, roztropny, to warto spytać też między innymi, czy wiedzą, że oprócz niewolnika wiernego jest jeszcze taki średni, który nie do końca zasługuje na potępienie takie całkowite, ale na pewną karę zasługuje. Bo ten czwarty niewolnik to może być niewolnik, który też przeżyje. To raczej mała kara sugeruje, że tak jak mówi Paweł w pewnym momencie o tym, że wszyscy budujemy budowlę duchową, a czy budujemy ze słomy, czy z drogich kamieni, to się okaże w dniu próby ognia. Wtedy niektórzy przeżyją, ale tak jak nie przez ogień, bo dzieła ich spłoną. Czyli oni sami mogą zachować życie, ale chwały tej, która jest obiecana niewolnikowi dobremu, nie otrzymają. Tak, dzisiaj możemy spotkać się z dobrym niewolnikiem, ma wiedzę i działa pomagając innym, złym niewolnikiem, bardzo możliwe, że wiarę opartą na naukach pomazańca niektórzy wykorzystają do zaspokajania swojej pychy i cielesnych zachcianek, po prostu przejmą władzę nad ludźmi. Leniwy niewolnik, czyli gnuśny, też możemy takiego spotkać. To ktoś, kto ma wiedzę, ale nie chce się z nią dzielić, nie chce usługiwać nikomu. Jest być może sam siebie zadowolony. I nieświadomy niewolnik, możliwe, że ktoś będzie miał małe zrozumienie z tego powodu, zgrzeszy, kara go spotka za przewinienie, czyli za grzech, a nie za brak wiedzy. No tak byśmy podsumowali tą wiedzę, jaką nam przekazuje Łukasz i Mateusz na temat niewolnika wiernego i roztropnego. I teraz warto pamiętać, że rządcy, którzy są ustanowieni nad innymi niewolnikami po to, żeby dawać im pokarm na czas słuszny, a więc żeby faktycznie usługiwać im, będą podlegać surowej karze i surowemu osądowi. Łukasz, jak żeśmy pamiętamy, podał zasadę, według której będą zarządcy dóbr Pana oceniani. Czyli komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. A Jakub, 3 rozdział, 1 werset ostrzega: niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.
Czyli Jakub właśnie ostrzegał, że kto na siebie też, bo być może było takie parcie, każdy by chciał być na czele, każdy by chciał błyszczeć w niektórych zborach w pierwszym wieku, ale to nie każdy ma dość powołania, żeby się temu podjąć. Jeżeli ktoś weźmie na siebie coś, czego Pan mu nie zlecił, a takie ryzyko było już w chwili odstępstwa i dzisiaj jest takie ryzyko również, że ktoś weźmie na siebie jakiś ciężar, którego Pan mu nie zlecił i wtedy no, podlega surowej karze. W myśl zasady, komu więcej dano, ten do tego więcej się wymaga. Właśnie Jakub dostosowuje się, to harmonizuje ta zasada z Łukasza 12:48. I teraz Łukasza 20:47 mówi: obiadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok. To powiedział nasz Pan, pomazaniec, o obłudnikach religijnych za jego czasów. Czyli już wtedy było coś takiego jak wykorzystywanie religijności w celach egoistycznych. I już wtedy Pan, to nie jest nowa nauka, że czeka kara takiej osoby, już wtedy zapowiedział wyraźnie, że za wykorzystywanie religijności, czy też wiary w Boga, za wykorzystywanie takich osób, które są religijne, czeka surowy wyrok. I to jest ten, między innymi w tamtych czasach też to byli nauczyciele, którzy uważali siebie za nie wiadomo kogo, za przewodników dla narodu, że bez nich naród by pobłądził. Tymczasem oni sami pobłądzili. Tak więc widzimy i wtedy, i dzisiaj takie przypadki są. Dzisiaj też nie brakuje religii, które żerują na innych ludziach. I teraz w Mateusza znajdujemy kolejne ostrzeżenie i kolejną przypowieść. Na Mateusza warto się powołać z tego względu, że przypowieść ta występuje zaraz po tej przypowieści o niewolniku wiernym i roztropnym. Niewolnik wierny i roztropny zakończył się stwierdzeniem Mateusza, że zły będzie ukarany, wyrzucony na zewnątrz, tam gdzie płacze zgrzytanie zębów. Potem jest powiedziane i wtedy każdy, ja już teraz parafrazuję to swoimi słowami, ale tam jest przypowieść o 10 pannach, mądrych i głupich. Ale w skrócie tłumacząc, to myśl Pana jest taka, i wtedy każdy sam za siebie będzie odpowiadał, musi wykazać się rozeznaniem, tak jak mądre panny, żeby doczekać i nie przespać przyjścia Pana, nie być odrzucony. Ale kiedy kończy przypowieść o pannach, Pan nasz znowu wraca do tego samego tematu, co wtedy, czyli do niewolników, którzy zarządzają w imieniu Pana. I zaczyna od takich słów. Podobnie też jest pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. Czyli tak jak żeśmy mówili wcześniej, według tej zasady. I odjechał zaraz. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten drugi, ten, który otrzymał 2 talenty i mówi: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. I przyszedł ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł pan jego: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierze cię mu ten talent
i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I tu widzimy, jest to sformułowanie sługo zły i gnuśny, czy można też podciągnąć to podleniwy. Czyli ten, który jest pod numerem 3 w przypowieści o niewolniku, który rozdziela pokarmca słuszny, czyli numer 3, czyli ten, który wiedział, jaka jest wola Pana, ale jej nie wykonał. I tutaj mamy właśnie opis takiego sługi. Jak widzimy, jest to identyczna przypowieść, co tam. Łukasz, 19 rozdział 11-15, również tą przypowieść mówi, ale nie dokładnie tą samą, ponieważ nasz Pan nauczał przez mówienie, nie zapisywał sam niczego, więc wędrując od wioski do wioski, wielokrotnie powtarzał przykłady te same. Dlatego Łukasz zapisał inny troszeczkę przykład, czy ten sam, ale rozwinięty, z dodatkami pewnymi, i nawet podaje powód, dla którego Pan tą przypowieść dodał. Na wstępie czytamy: gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. To odwieczny problem ludzi wierzących, prawda? Że już lada chwila coś się stanie. Więc żeby im dać do zrozumienia, że to dłużej potrwa, powiedział tą przypowieść. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Widzimy, że to pasuje do naszego Pana, który miał pójść do nieba i zasiąść na tronie swego Ojca. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Tutaj 10 min, to znaczy, że każdy z 10 sług dostał po jednej minie. Czyli to jest troszeczkę inaczej niż w tamtej przypowieści. Czyli wszyscy mieli tyle samo min, każdy po jednej. I stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i Ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów Twoich sądzę Cię, sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Mamy więc tutaj obraz sądu nad złym niewolnikiem. Oczywiście nagrody też dla dobrego niewolnika, który dobrze sprawował, zobowiązał się do czegoś i zrobił to najlepiej, jak umiał. I tutaj Pan jak gdyby nie robi wielkiej różnicy, czy on 5 min, czy 10 min. I ten ma nagrodę. Może cieszyć się jego radością. Natomiast ten zły niewolnik, który dostał coś, zostało mu powierzone coś, co należało do Pana, wprawdzie oddał to z powrotem, ale nie wypełnił zadania, do którego został powołany. I ten został odtrącony. Ale ponieważ, zwróćmy uwagę na ten taki drobny szczegół, Pan miał się do rozliczenia nie tylko ze sługami swoimi, ale także z tymi, którzy nie chcieli jego władzy. Wysłali poselstwo, czyli spiskowali przeciwko niemu, knuli, że nie chcą, żeby on był ich królem.
No dzisiaj to możemy odnieść do tych wszystkich, którzy po prostu odrzucają Chrystusa jako swojego króla, jako swojego pana. Odrzucają wiarę w Boga też, no i chcą żyć po swojemu. Nie chcą takiego króla. Tak jak nie chciano też w narodzie izraelskim go, doprowadzając do jego zabicia, tak dzisiaj też wielu osób wcale go nie chce. I jest wręcz wrogo ustosunkowanych. To ciekawością dla nas jest fakt, że kiedy Pan przyjdzie, to nie rozprawi się najpierw z nimi. Najpierw osądzi tych, którzy zobowiązali się reprezentować Go, zobowiązali się zatroszczyć o Jego dobra. Najpierw z nimi się rozliczy, a dopiero później rozliczy się z tymi swoimi przeciwnikami, wrogami. I to harmonizuje z pierwszym listem Piotra, 4 rozdział, 17-18 werset, gdzie czytamy: czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? I to tak jak tam właśnie nam było. Najpierw Pan się rozliczył ze swoimi sługami, a dopiero potem z jawnymi wrogami. No i Łukasza, to cośmy czytali wcześniej, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. I Jakuba 3,1, niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. Tak więc podsumowując, można powiedzieć, że świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, iż ich ciało kierownicze jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, to przede wszystkim osądziło samych siebie. Znaczy stwierdzili, że oni tacy są. Wydali wyrok pozytywny sobie, sami sobie opinię. Według zasad biblijnych ktoś, kto sam sobie wydaje opinię, jest niewiarygodny. Dlatego nawet naszego Pana, Jeszu Pomazańca, uwiarygadniał nie tylko Duch Święty przez cuda, ale dwukrotnie odezwał się głos z nieba. Bóg osobiście uwiarygadniał Syna. I dzięki temu jego osoba była wiarygodna. Dzisiaj świadkowie Jehowy sami się uwiarygadniają, twierdząc, że oni są tym dobrym niewolnikiem. Twierdzą, że w 1918 roku Pan osądził wszystkie religie na ziemi i stwierdził, że tylko ta religia cieszy się uznaniem i wybrał ją. Taka jest ich interpretacja oficjalna. Wybrał ją jako swego przedstawiciela, a ten ciało kierownicze stało się wtedy reprezentantem rzekomo Chrystusa na ziemi. Oczywiście jest to niemożliwe, choćby dlatego, że w roku 1918 świadkowie Jehowy wierzyli zupełnie w co innego niż dzisiaj. Mieli zupełnie inne poglądy religijne. Co by znaczyło, że jeśli wtedy by się rzeczywiście spodobali Chrystusowi, to dzisiaj znaczyłoby, że znowu doszło do odstępstwa, ponieważ zmieniono nauki biblijne od tamtej pory. Jest, no oczywiście to świadczy tylko o tym, że jest to twierdzenie niepoważne. Twierdzenie, że oni są wyselekcjonowani, zostali osądzeni i zostali uznani za prawdziwy, dobrego niewolnika. I teraz rzekomo mają właśnie władzę i mogą z tego powodu rozsądzać, co jest dobre, a co złe na ziemi.